Mam do Pana dwa pytania. Pierwsze to, jaki jest cel dzisiejszej konferencji, która jest już czwartą w cyklu konferencji dotyczących promocji zdrowia wśród społeczeństwa na Pomorzu? Przede wszystkim ona ma charakter edukacyjny, ma popularyzować wiedzę na temat stylu życia, zdrowego stylu życia, zagrożeń, jakie wynikają z różnych czynników środowiskowych, z uzależnień, z tego niezdrowego trybu życia, a więc ma charakter taki też bardzo silny, profilaktyczny. W tym sensie edukacyjny, że uczestniczą tutaj szkoły, nauczyciele, dyrektorzy szkół, no i oni mogą tą wiedzę bezpośrednio też w kontekście tego, że są pewnymi rodzaju autorytetami, wychowawcami dla młodych ludzi. Oni mogą tę wiedzę szerzyć, zmieniać postawy młodych ludzi, a więc w tym dużym stopniu kłaść nacisk na właśnie podejście profilaktyczne. A więc no, takie zachowanie, taki styl życia, tak zdrowy tryb życia, który powoduje, że młodzi ludzie no, nie będą narażeni na choroby. Oczywiście sama reakcja już leczenia chorób jest dużo trudniejsza, kosztowniejsza. A więc to, co jest dzisiaj kluczem w takim nowoczesnym myśleniu o zdrowiu, jest profilaktyka. Profilaktyka także przez promocję zdrowego trybu życia. To wymaga dobrej, fachowej edukacji. Dzięki konferencji tu organizowanej wspólnie z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu no, możemy docierać do nauczycieli, do wychowawców, docierać do młodych ludzi i mówić im, opowiadać im o zagrożeniach, ale także przede wszystkim o tym, jak zdrowo żyć. A dzisiaj ten główny temat to też, jak mamy dbać o nasze geny, dlatego że nasze zachowania, nasz tryb życia, czynniki środowiskowe mogą powodować także zmianę genotypu, różnego rodzaju problemy, także które są dziedziczone w kolejnych pokoleniach. Więc młody człowiek dzisiaj musi wiedzieć, że czego unikać, jakich ryzykownych zachowań używać, unikać, jak nie używać różnego rodzaju substancji psychoaktywnych, uzależniających, narkotyków i innych tego typu substancji, które także mają wpływ bardzo silny na jego geny. Uprzejmie Panu dziękuję. Proszę mi powiedzieć, jakie Państwo zaobserwowali już konsekwencje całego cyklu konferencji, ponieważ dzisiaj odbywa się czwarta, więc już kilka lat Państwo rozmawiają o tematyce zdrowia Pomorzan i zastanawiają się, jak to zdrowie podtrzymywać albo do niego powracać. A więc jakie są efekty już obserwowalne przez Państwa owych konferencji? Ja mogę odpowiedzieć w taki sposób, że ja tak naprawdę to 30 lat obserwuję zmiany odnośnie stylu życia ludzi. I mogę powiedzieć tak, że 30 lat temu, oczywiście to była w ogóle inna rzeczywistość, to był taki temat idea fix, dbanie o sylwetkę, wysiłek fizyczny. To był ten czas, kiedy myśmy właśnie zachłystywali się nowymi produktami żywnościowymi, które zaczęły się pojawiać w sklepach. Zbliżaliśmy się do Europy, do takiego luźnego podejścia do słodyczy, do napoi. Również byliśmy zachłyśnięci samochodami, ułatwionymi możliwościami komunikacyjnymi. Na szczęście przyszedł taki moment opamiętania i to, co szczególnie jest widoczne w Stanach Zjednoczonych, ta otyłość olbrzymia i brak ruchu, tam wprowadzono programy i zaczęto uświadamiać społeczeństwu, że jest to bardzo in minus dla ich zdrowia, że ta profilaktyka leży w rękach ludzi. U nas stosunkowo szybko żeśmy się opamiętali. I tu mogę powiedzieć, że na pewno media zaczęły pomagać, również lekarze zaczęli bić na alarm. I też, tak jak powiedziałam, rozpoczynając tą konferencję, przyszedł taki list z Instytutu Żywienia i Żywności alarmujący do sejmiku, że otyłość wzrasta. I myśmy stąd pomysł na tę konferencję. Pierwsza konferencja dotyczyła ściśle właśnie tego, jak ma ogromny wpływ jedzenie, to co jemy,
harmonogram posiłków na nasze zdrowie. Był pod kątem bardzo właśnie cukrzycy, bo cukrzyca stała się tutaj taka wiodąca. Nagle pojawiło się zjawisko cukrzycy typu drugiego, tej związanej z otyłością u dzieci. I wtedy widać było też wielki taki entuzjazm i zainteresowanie nauczycieli. Również była obecna pani minister Hall, która powiedziała, że zalicza tą konferencję do najlepszych w Polsce. To pewnie nas wszystkich mocno tak podkręciło i zaczęliśmy je kontynuować. Pokazując, że również stres, to był temat kolejnej konferencji, ma wielki wpływ, tutaj można przeciwdziałać, można pomagać wyjść dziecku ze stresu właśnie też przez odpowiednie odżywianie, przez pory posiłków, jego zdolności percepcyjne, co jest niezwykle ważne w szkole, też są uzależnione od godzin posiłków. Najważniejsze w przypadku dzieci jest właśnie śniadanie, ale też i obiad. Stąd pojawił się też temat i sklepików szkolnych, ale tak naprawdę zastanawiając się, dyskutując i przechodząc przez kolejne konferencje, widzieliśmy, że niezwykle ważna jest motywacja. Tą motywację u dzieci to jest na pewno rola szkoły, ale przede wszystkim to są rodzice. Następna konferencja właśnie miała też to przełożenie na tą praktykę. Dzisiaj odbierały nagrody 3 panie nauczycielki właśnie za przygotowanie działań w kierunku jak motywować dzieci, ale jak motywować rodziców. I tak naprawdę ja kiedyś przedstawiałam też w Sejmiku wiele lat temu taką prezentację, gdzie pokazywałam programy europejskie, tanie programy, skierowane tylko z wiedzą do rodziców. Równolegle przy wywiadówkach albo wybierające grupę rodziców dzieci otyłych. To zazwyczaj są i otyli dorośli. I naprawdę niewiele trzeba wyrzucić. To nadal ta dieta może być bardzo smaczna, urozmaicona. Natomiast musimy zmienić pewne rzeczy w swoich głowach. Na pewno wyrzucić słodkie napoje, ale to nie jest tak, że musimy wszystkie słodycze wyrzucić, bo nie należy przechodzić z jednej skrajności w drugą skrajność. W zeszłym roku przy okazji konferencji poświęconej chorobom onkologicznym, gdzie tak naprawdę no, dzieci nie są w tych grupach ryzyka, bo przecież trudno jest mówić o dzieciach, które chorują onkologiczne, że one palą, piją, czy się niezdrowo odżywiają. To nie to, ale często są to błędy ich poprzednich pokoleń. Czasem błędy jakieś incydentalne, które zaważą na życiu tych dzieci. No, problem też FAS, czyli kobiet pijących w ciąży. To są tematy, które powinno się poruszać już w podstawówce. Uczyć dzieci lęku, zdrowego lęku przed nadmiernym spożywaniem leków, ale też i takich parafarmaceutyków. Styl życia, dawniej w Grecji mówiono dieta, teraz mówimy styl życia. W skład, w tym rozumieniu Greków, diety to było nie tylko to, co jemy, ale jak jemy, poruszamy się i również nasze psychiczne nastawienie do życia. Teraz żyjemy w czasach no, wielkiego przyspieszenia, wielu stresów i nasze dzieci mają wiele stresów. Mamy są zajęte pracą, babcie też. I te dzieci mają mało rodzeństwa albo w ogóle nie mają rodzeństwa. Często to są rodziny rozbite. Często obydwoje rodzice są za granicą, a dziećmi zajmują się babcie. I te dzieci mają trudne życie. W związku z czym też powinny być programy, które je wspomagają i uczą właśnie radzenia sobie ze stresem. Z tej ostatniej konferencji poświęconej chorobom onkologicznym i tego wyczuleniu dzieci, nastolatków, nie pal, nie pij, unikniesz chorób onkologicznych. To są te duże przyczyny. Narodził się pomysł właśnie dbajmy o swoje geny. Narodził się dlatego, że
no są dopalacze, z którymi nie potrafimy sobie poradzić, nie potrafimy ich wyeliminować. I jedynym takim efektywnym sposobem będzie postawienie mocnej takiej bariery w samym dziecku. Boję się tego, tak jak boję się lekarstw. Lek może przynieść zdrowie, ale tylko pod nadzorem lekarza. A boję się tych rzeczy, nie sięgam po nie. I ten strach jest po prostu zdrowym strachem. Także narodził się ten pomysł właśnie o tych genach. Temat, który tutaj został również zasygnalizowany, zdrowie prokreacyjne. No, pełna jestem podziwu, bo rzeczywiście świetnie przygotowany przez panią doktor Kicińską i no niestety się nam trochę urwał, ale może jest to temat na, jako taki temat podstawowy na następny rok. Z każdej konferencji jak nitkę ciągniemy ten styl życia i jego istotne przekazanie na przyszłość. A proszę jeszcze w dwóch słowach nam powiedzieć, jak z perspektywy urzędu i również pani wygląda rola Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu. No oczywiście staramy się wspierać państwa działania najbardziej jak tylko możemy, ale jak to wygląda z waszej perspektywy? Czego państwo od nas oczekujecie? Nawet bym powiedziała, że temat, to, że ta konferencja odbywa się tutaj, to właśnie też ma dać ten wyraźny sygnał, że wysiłek fizyczny jest tu niezwykle ważny. I tak jak w tym słynnym trójkącie dietetycznym jest teraz u podstawy wysiłek fizyczny, jako baza, to, żebyśmy się ruszali i nawet nie 2-3 razy w tygodniu, tylko codziennie znaleźli czas na spacer, na porzucenie trochę samochodu i na wspólny wysiłek może z własnymi dziećmi czy wnukami, bo coraz trudniej jest je oderwać od tego komputera. Tu na WF-ie kształceni są przyszli nauczyciele WF-u, którzy nie tylko mają odbywać z dziećmi zajęcia, ale mają je nauczyć pokochania wysiłku fizycznego, wzbudzić w nich motywację. Te zajęcia mogą jednocześnie być zajęciami, gdzie jest przekazywana wiedza na temat dietetyczne, gdzie jest też pokazywane, że sport przeciwdziała stresom, że sport to jest też i bycie z innymi, jeżeli jest to ten sport taki w grupie, prawda? Bycie z innymi, a przeciwdziałanie samotności to też jest ważny element. Chciałabym zapytać pana o to, co tutaj się dzisiaj dzieje, a jest to już czwarta konferencja. Jakie ona ma znaczenie, pana zdaniem, dla Pomorza, mieszkańców Pomorza i jak to będzie się przekładało na przyszłość? Na Pomorzu, a szczególnie w samorządzie województwa pomorskiego, dużą wagę przykładamy do zdrowia Pomorza. Dość powiedzieć, że mamy specjalny, przecież regionalny program strategiczny Zdrowi Pomorzanie. Natomiast ja reprezentuję Departament Edukacji, ale i Sportu, co oznacza, że edukacja ma bardzo wyraźny wpływ na styl życia młodych Pomorzan, uczniów naszego województwa. Tak więc obok myślenia o jakości edukacji, myślimy również o jakości życia Pomorzan, a to najpewniej może mieć w przyszłości takie konsekwencje, jeśli będziemy edukować od najmłodszych lat właśnie młodych Pomorzan. Czy państwo obserwujecie już pozytywne efekty dotychczasowych konferencji, dotychczasowych rozmów o zdrowiu i edukacji zdrowotnej? Myślę, że tak. Natomiast na efekty pewnie odroczone trzeba będzie jeszcze zaczekać. To jest taka sytuacja, że my w tej chwili od właśnie pierwszej konferencji zdrowego Pomorzanina rozpoczęliśmy pewną pracę nad mentalnością, nad świadomością. I dlatego o tych efektach takich rzeczywistych trzeba mówić dopiero w przyszłości. Natomiast trzeba zacząć i myśmy to zrobili, myśmy rozpoczęli tą
edukacją w trakcie konferencji. Warto powiedzieć, że mamy przedstawicieli różnych typów szkół. Mamy również różnych nauczycieli uczących biologii, ale też właśnie wychowania fizycznego, ale też polonistów. Mamy też przedstawicieli szkół promujących zdrowie, czyli te, które w swoich, na swoich sztandarach mają właśnie zdrowy styl życia. Więc to jest krok, to nie jest oczywiście jeszcze tak widoczne, jak chcielibyśmy, ale konsekwentnie będziemy dalej te konferencje realizować. Myślimy na przykład w przyszłym roku, ażeby to była konferencja dedykowana głównie nauczycielom wychowania fizycznego, bo ich wpływ jednak na zdrowy styl życia jest ogromny. Uprzejmie panu dziękuję. Panie rektorze, jakie my jako AWF podejmujemy działania w celu promocji zdrowego stylu życia wśród Pomorzan? A przede wszystkim kształcimy absolwentów kierunków związanych ze zdrowotnością, a więc kierunku wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja, sport, terapia zajęciowa i fizjoterapia. Oni wszyscy trafią w miejsca, w których będzie się przywracało zdrowie Pomorzan, nie tylko Pomorzan, ale także będzie się kształtowało aktywność fizyczną na tym właściwym poziomie, ani nadmierną, ani zbyt małą. W związku z tym my się w bardzo znaczący sposób przyczyniamy do zdrowotności całego polskiego społeczeństwa, ale przede wszystkim do zdrowotności Pomorzan. I to nasza rola.